Where do the stars of Sega Sonic 3 go when the game's over? Sonic? Are you guys in there? Hey, here's a hint. They're at McDonald's in the $1.99 Sonic 3 Hamburger Happy Meal. Ach, nostalgia. Dzisiaj wam pokażę wszystkie figurki Sonica, które były sprzedawane w różnych restauracjach w zestawach dziesięcych. Więc jeżeli wam się to spodoba, to napiszcie komentarz i dajcie lajka. Let's go. W 1993 roku McDonald's w Wielkiej Brytanii wydało te właśnie figurki. Tutaj mamy Sonica, Tailsa, Robotnika i Sonica w wersji Spingash. Chciałem sobie także coś zaznaczyć. Otóż nie mam tych figurek, chociaż planuję sobie kupić zestaw, o którym zaraz powiem. No i te figurki są bardzo trudne do zdobycia. Można je zdobyć za jakieś milion dolarów, czy funtów. Rok później w USA wydano te właśnie figurki, które widzicie na ekranie. Te figurki były Knucklesa, Sonica, Tailsa i Robotnika. Tutaj w swojej wersji Sonic the Adventure of Sonic the Hedgehog, takiej jednokreskówki, którą pewnie słyszeliście lub nie. No i ten. Figurki te są bardzo popularne wśród kolekcjonerów. Zarówno figurek z McDonalda, jak i z Sonica. Otóż, no mi się też podobają, chętnie bym sobie dorwał jakieś z tych figurek, szczególnie tego Tailsa, którego widzicie na ekranie wraz z innymi figurkami. No dobra. Teraz już się zacząć o wiele, wiele lat później. I mówię naprawdę, później, nie żartuję, ale przed tym coś jeszcze w tym samym roku. Ta zabawka pochodziła z 40-lecia istnienia McDonalda i to tyle, co mogę powiedzieć. I to był po prostu telewizor. Te figurki są wydane w francuskim McDonaldzie, aby promować kreskówkę Sonic X. No ale możecie zauważyć, że są różne. Można zauważyć Sonica i Shadowa, jego jakieś długopisy. No fajne, nawet figurki z których też nie mam, ale prawie sobie kupić sobie jednego z nich, jakby tego Sonica, który robi spin dash, którego możecie widzieć obok tych długopisów wieprzonych